of your love. Bądź Ty zawsze Matką nam. O Maryjo, bądź nam pozdrowiona. Boś Ty zawsze Matką nam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Pozwólcie, drodzy, że zacznę starym hymnem, który troszkę mi się zdaje oddaje naszą sytuację. Któż nam zagrozi, jeśli Bóg jest z nami, pełen dobroci dla swoich wyznawców, kiedy szukają Jego świętej woli w całym swym życiu? Któż nas zwycięży, jeśli Bóg jest z nami, mocna opoka i pewne schronienie, ten, który daje siłę i odwagę sercom człowieczym? Któż nas zniewoli, jeśli Bóg jest z nami? Jakie cierpienie przewyższy nadzieję? Zło i ciemności, smutki i gorycze wkrótce przeminą. Boże radości, łaski i pociechy, bądź uwielbiony w jedności trzech osób. Chwała niech będzie Ojcu i Synowi z Duchem Najświętszym. Amen. Tak to myślę, trzeba sobie uświadamiać, że słowa świętego Pawła, jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam, są nieustannie aktualne. Stajemy w miejscu, w którym ciut ponad 100 lat temu Matka Boża Trójce Dzieci objawiła bardzo istotne sprawy i rzeczy dotyczące zarówno rzeczywistości tej ziemskiej, światowej, ale też i spraw duchowych. Prosiła o modlitwę, o nawrócenie, o pokutę, o zmianę życia. Chcemy tutaj stanąć w tym miejscu i prosić Boga, który jest z nami, za wstawiennictwem Maryi o potrzebne siły, łaski, o to, byśmy zawsze trwali na drogach pańskich i naśladując zaufanie, jakie Maryja miała ku Jezusowi, naśladując te dzieci, które całkowicie zmieniły swój sposób życia. Prośmy teraz Pana Boga, by kroczył, by dał nam siłę. W tej mszy świętej sposób szczególny modlimy się, ksiądz Kamil sprawuje mszę świętą z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny w kraju i za granicą, za zdrowie męża i Ani i jej dawcę nerki od Jadwigi. Ja modlę się za nas wszystkich tu zebranych, prosząc, by Pan Bóg miał nas w swojej opiece, by każdego z tu obecnych, waszych bliskich, rodziny darzył swoimi łaskami. Dzisiaj też wspomnimy naszego biskupa mowrzniczego, księdza Marka Mędyka, który obchodzi 10. rocznicę przyjęcia sakry biskupii. Byśmy się mogli dobrze modlić. Przeprośmy Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedyną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem pod Jego stopy. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni.
Daje nam zaś świadectwo Duch Święty, skoro powiedział: takie jest przymierze, które zawrę z nimi w owych dniach, mówi Pan. Nadam prawa moje w ich sercach, także w myśli ich je wypiszę. A ich grzechy oraz ich nieprawości więcej już nie wspomnę. Gdzie zaś jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Oto Słowo Boże. Rzekł Pan do Pana mego: siądź po mojej prawicy, aż uczynię Twych wrogów pod nóżkiem stóp Twoich. Pan rozciągnie moc Twego berła z Syjonu, panuj wśród swych nieprzyjaciół. Przy Tobie panowanie w dniu Twego triumfu w blasku świętości. Z łona jutrzenki zrodziłem Cię jak rosę. Pan przysiągi tego nie odwoła. Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Ziarnem jest Słowo Boże, a siewcą jest Chrystus. Każdy, kto go znajdzie, będzie żył na wieki. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Nauczał ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: słuchajcie, oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedno ziarno padło na drogę i przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt skalisty, gdzie nie miało wiele ziemi i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło się i uschło, bo nie miało korzenia. Inne padło między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je, także nie wydało owocu. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i wydały plon, wschodząc i rosnąc, a przyniosły plon 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. I dodał: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. A gdy był sam, pytali go ci, którzy przy nim byli, razem z 12 o przypowieść. On im rzekł: wam dana jest tajemnica Królestwa Bożego. Dla tych zaś, którzy są poza wami, wszystko dzieje się w przypowieściach. Aby patrzyli uważnie, a nie widzieli. Słuchali uważnie, a nie rozumieli. Żeby się nie nawrócili i nie była im odpuszczona wina. I mówił im: nie rozumiecie tej przypowieści? Jakże więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. A oto są ci, którzy są na drodze, u nich sieje się słowo, a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo w nich zasiane. Podobnie z zasiewem na gruncie skalistym są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenie i są niestali. Potem, gdy nastanie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To ci, którzy wprawdzie słuchają słowa, lecz troski tego świata, ułuda, bogactwa i inne żądze, wciskają się i zagłuszają słowo, także pozostaje bezowocne. Wreszcie zasiani na ziemię żyzną są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Kto ma uszy, niechaj słucha.
Dzisiaj dana jest nam przypowieść o siewcy. Ale tak naprawdę od nas zależy, jaką glebą się okażemy. Czy to słowo w nas w ogóle zakiełkuje, czy pozwolimy Panu Bogu, żeby zaczął działać w naszym życiu, czy bardzo szybko się zniechęcimy, porzucimy słowo i postaramy się o nim jak najszybciej zapomnieć, ale wtedy na pewno nasze życie nie przyniesie owoców. Jesteśmy w miejscu, gdzie Bóg skierował słowo do ludzkości. Już przeszło 100 lat temu, w miejscowości, która zupełnie nie była znana światu, Pan Bóg przemówił. Przemówił przez Maryję. Orędzie fatimskie to jest jednocześnie przestroga i obietnica. Pewnie znamy przynajmniej ten historyczny zarys tych wydarzeń z 1917 roku. Była to przestroga, bo Maryja mówiła pastuszkom, że jeżeli świat się nie nawróci, jeżeli nie zwróci się ku Bogu, jeżeli zaniedba modlitwę różańcową, no to zaczną się dziać rzeczy straszne. I miesiąc po ostatnim objawieniu wiemy, że w Rosji wybuchła rewolucja październikowa, że zaczęto szerzyć marksizm, bolszewizm, komunizm, który w konsekwencji przyniósł zagładę, śmierć. Historycy mówią, że przeszło 100 milionom ludzi. Jednocześnie też bardzo wiele z tych obietnic, z tych treści objawień fatimskich zostało już spełnionych. Bo Maryja mówiła o zamachu na Ojca Świętego. To była trzecia tajemnica fatimska. Myślę, że też mamy szczególne odniesienie do tego wydarzenia, do 13 maja 1981 roku, kiedy biskupem Rzymu był Polak, papież Jan Paweł II, i on po zamachu mówił, że jedna ręka trzymała pistolet, ale inna ręka prowadziła kulę. Bardzo wiele z tych przestróg już się spełniło, bo Maryja mówiła o wojnach, o prześladowaniach Kościoła. Mówi się, że wiek XX to był czas męczenników, że w przeciągu wieku XII śmierć za wiarę poniosło więcej ludzi niż w przeciągu wszystkich innych poprzednich wieków. Bardzo wiele z tych obietnic już wypełniło się na naszych oczach. Ale też objawienia fatimskie to są obietnice. I Maryja tym wszystkim, którzy zwrócą się ku jej sercu, którzy będą modlić się o nawrócenie grzeszników, którzy będą zwłaszcza w rodzinach odmawiali różaniec, będą praktykowali nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, obiecuje wiele łask. Obiecuje pokój, obiecuje to, że nasze modlitwy zostaną wysłuchane. I zobaczmy, że orędzie fatimskie jest bardzo spójne z tym, od czego zaczynają się Ewangelie, od tego wezwania: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. W Fatimie Bóg po raz kolejny pokazał, że ludzkie losy nie są Mu obojętne. W Fatimie pokazał swoją troskę o człowieka i przyszedł w tak bardzo subtelny, delikatny sposób przez Maryję. Przez Maryję, której zawsze towarzyszyło światło. Mówi się, że ona jest jutrzenką zbawienia, że ona jest tą światłością, która poprzedza Chrystusa, światłość świata. Zobaczmy, że w tych wszystkich wizjach, objawieniach, które miały dzieci, bardzo dużo było tego blasku, słońca, światła. Więc także i my, dzisiaj będąc w tym szczególnym miejscu,
chcielibyśmy się zwrócić ku Maryi, prosić ją o światło wiary, o to, żeby moc Ducha Świętego towarzyszyła i nam, jak towarzyszyła jej życiu. Chcielibyśmy się do niej zwrócić z naszymi wszystkimi troskami, potrzebami, smutkami, trudnościami. I chcielibyśmy też chwycić do ręki różaniec, bo z tym nabożeństwem, zwłaszcza propagowanym przez dominikanów, przede wszystkim wiąże się łaska mocnej wiary. Wiary, która jest światłem w życiu człowieka. Zawierzmy te wszystkie intencje, z którymi tutaj przyjechaliśmy, orędownictwu Matki Najświętszej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W tym świętym miejscu, w którym objawia się dzieciom niepokalana dziewica, módlmy się do Boga naszego Ojca, który dał nam Maryję, Matkę swego Syna, za naszą Matkę. Módlmy się za cały lud Boży, aby idąc za wezwaniem orędzia Maryi w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy, pracował z pełnym poświęceniem na rzecz odnowy współczesnego świata i rozszerzania Chrystusowego Królestwa. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją umieli z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże z coraz większą gorliwością. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich cierpiących, aby zjednoczeni z Maryją, pocieszycielką strapionych, odnaleźli w braterskiej miłości i kontemplacji Chrystusowego Krzyża siłę w drodze ku życiu wiecznemu. Ciebie prosimy. Módlmy się o potrzebne łaski dla rodziny w kraju i za granicą. Prośmy o zdrowie dla męża, dla Ani. Ogarnijmy życzliwą modlitwą dawcę energii oraz Panią Jadwigę. Niech Maryja wyprasza im potrzebne łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych wszystkich, których zostawiliśmy w naszych domach, za tych wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę, aby nasze prośby zostały wysłuchane. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dobry Bóg okazał im miłosierdzie. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas, uczestników tej liturgii, abyśmy dzięki pomocy i orędownictwu Maryi nawrócili się, abyśmy potrafili zwracać się zawsze ku Bogu i z entuzjazmem głosić Ewangelię. Ciebie prosimy. Boże, nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb Twojego ludu za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błagania i przymnóż nam wiary. Prosimy przez Chrystusa, Pana naszego. Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało. Chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna, jak ten kielich łączy kropel. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach,
przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Mary i zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami, z wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy zmartwychwstanie i oczekujemy. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, miejscowym biskupem, biskupem naszej diecezji, Zbigniewem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus,
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję, prosimy Cię, zważaj nie na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Podając dłoń, przekażmy sobie Chrystusowy znak pokoju. Baranku Boży, z grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Oto Pan Jezus, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza. Bądźże pozdrowiona, ostyjo żywa.
módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa Pana naszego. Teraz poświęcimy te wszystkie dewocjonalia, różańce, medaliki, krzyżyki, które mamy. Będziemy prosili, żeby Pan Bóg dzięki tym wszystkim znakom był z nami. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, uświęć te dewocjonalia, krzyżyki, różańce, medaliki, inne znaki Twojej obecności i miłości. I spraw, aby każdy, kto z wiarą będzie nim się posługiwał, otrzymał Twoją pomoc, błogosławieństwo i łaski Ducha Świętego, który żyjesz i królujesz na wieki wieków, a błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na te dewocjonalia i pozostanie na zawsze, nie na Was, tylko na dewocjonalia. Kochani, ogłoszenia parafialne, śniadanie, pakowanie i tak o 10:00 spotykamy się na dworcu. Ja będę Was pytał w Porto, zależnie od pogody, jak to sobie wyobrażamy, bo niestety są znowu problemy z biletami, więc dlatego myślcie, czy będziemy chodzili w deszczu, czy się boicie deszczu, żebym wiedział, co mam robić. A jak przyjedziemy, to więcej szczegółów będzie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.